Sędzia główny dzisiejszych zawodów, pan Igor Gierasimuk, rozpoczął mecz mistrzostwa 4 Ligi Łódzkiej, 34 kolejki pomiędzy Zgierskim Borutą a Sokołem Aleksandrem Łódzki. Thank you.
Jest metr, 3 gola. Jest kurde jeszcze bliżej, i się to jest niż obrońca.
shouldn't have just walked to the side. Thank you.
16 minucie spotkania żółtą kartką wolnemu drużynie gości numerem 11 Woliński Michał. Dalej,
się odwrócić i usiąść. Kapitan zrobił jak na wolny. Cały czas robią buch.
Trzy osoby zrobiły. Ale to jest to nie jest wolne. Ale maluszka. Nie, bo oni tak są wysokie, a my jesteśmy. Teraz.
Thank you.
39 minuta spotkania. Gola z rzutu karnego strzelił numerem 5 na drużynie gości Damian Bierzyński. Jednocześnie rzutą kartą karany został z numerem 15 w naszej drużynie Oskar Głow. Thank you.
44 minuta spotkania. Gola drużyny gości strzelił Musiński Mariusz z numerem 17. 2-0. Krzysztof i nasza drużyna w bramce Wężyk Dominik z numerem 1, Darek Kamiński Krystian i z numerem 4 został zmieniony Kondryjski Kasper, w jego miejsce wszedł Szyc Jarosław, z numerem 8 Tazir Piotr, z numerem 9 Pisiak Mateusz, z numerem 11 Bodziński Mateusz, z numerem 13 Białusko Piotr, z numerem 15 Błoch Oskar, z numerem 16 Sujecki Wiktor, z numerem 17 Krystiakow Władysław, Zora 21, Dylak Jakub, rezerwa. Nie domagała Jędrzejczak, Lesna, Osiński, Dębowski, Skorochot. Trenerem zespołu jest pan Węgielski Marcin, kierownikiem drużyny Jóźwiak Zbigniew, masażystą, fizjoterapeutą pan Zaręba Adrian. To nie pieszy. Trzeba policzyć. Krystian strzelił. Brawa jeszcze, panowie, jeszcze!
49 minuta spotkania na 3-0 po wyjściu dla drużyny gości z numerem 6 Ślęzak Krystian. Łązyńskiego nie widzę. O, to najszybciej. Thank you.
Drużynie goście nastąpiła zmiana. Boisko opuścił z numerem 15. Najdyszak Oleksy w jego miejscu z numerem 27. Jączyk Arkadiusz. Nie, to jest...
Przed świętymi ze spotkania nastąpiła zmiana w naszej drużynie. Boisko opuścił z numerem 8 Tazbir Piotr, w jego miejsce wszedł z numerem 6 Osiński Oskar. Nastąpiła również zmiana. Boisko opuścił z numerem 25 Madejski Michał. W jego miejsce wszedł z numerem 37 Rzeźniczak Jan. Do zrywu. Yes.
64. minuta spotkania w naszej drużynie, upomniany żółtą kartką z numerem 6 Osiński Oskar. Kolejna zmiana w drużynie gości. Wojsko opuścił z numerem 17 Gmosiński Dariusz. Wielkie miejsce przez numerem 29 Zagajewski Łukasz. Thank you.
są. Jak chorągiewka. Gdzie zawieje tam? Wakacje już. Na razie. Kolejna zmiana w drużynie gości. Boisko opuścił z numerem 5. Strzelec pierwszego gola Damian Bierzyński. W jego miejsce wszedł z numerem 28. Skoczek Arkadiusz. Thank you.
gotowi do spotkania. Zmiana w drużynie gości. Boisko opuścił z numerem 21 Kania Igor. W jego miejsce wszedł z numerem 24 Janowski Oliwier. Zagaj!
Jak co tego, to będę dzwonił, to ci powiem. Dobra. A mnie kiedyś podawałeś numer telefonu. Mam ci tu. Jak coś, to mogę podać jeszcze raz. Nie? Mam. Mam do obich trenerów, to oni mają to. To najwyżej do kogoś zadzwonisz. Dobra, na razie. No, na razie. Dzień dobry.
jestem. Czemu pytasz? Czemu pytasz? Za 5 minut się mecz kończy, to zadzwonię do ciebie. Sędzia główny dzisiejszych zawodów, pan Igor Gierasimuk, dolicza co najmniej 3 minuty do czasu podstawowego.